teraz jestem po 6 latach, a po prostu ze względu na to, że jeździłem na Włochy i Anglię, no nie mogłem oddawać, a tak to już oddałem, nie wiem. Liczył pan to kiedyś? Ile litrów już pan oddał? No nie wiem, już wszystkie odznaki mam. W końcu się zdecydowałam oddać, jestem pełnoletnia, no i był czas i stwierdziłam, że można jechać oddać. Bo troszeczkę się boję igły, ale myślę, że przezwyciężę ten strach dzisiaj. Trzeba się tym dzielić, tak? Jest to jednak największy, można powiedzieć, dar, jaki mamy w sobie, czysty, a się później okazuje w różnych wypadkach, w różnych sytuacjach jednak to jest najbardziej potrzebne, tak? Krwi zawsze będzie brakowało, natomiast oddziały terenowe, tak jak cała stacja krwiodawstwa w Katowicach, nie robi limitów. My po prostu pobieramy każdą grupą. My zachęcamy zawsze osoby pierwszorazowe, żeby sobie po prostu wchodzili na taką zakładkę dawca pierwszorazowy na głównej stronie RCKiK i tam są wszystkie wskazania, przeciwwskazania, jakie warunki należy spełniać. Można nawet taką wstępną ankietę wypełnić, żeby po prostu przychodzić przygotowanym do takiej akcji. Ja uważam, że żeby ratować życie komuś, tak? Bo nas nazywają dawcami, ale to nie znaczy, że oddajemy swoje jakieś tam organy czy co, tylko chodzi o to, żeby też dać coś z siebie, kawałek serca. I myślę, że oddawanie krwi to jest bardzo fajny pomysł, nie? Ja bardzo lubię, że się tak wszyscy zbieramy. Dużo ludzi też pomaga, właśnie motocykliści pomagają dzieciom niepełnosprawnym. I jeździmy na różne zbiórki, nie ten, jak można. Oczywiście jak pomoże, jak można wolne czy cokolwiek. Ale mówię, że jazda motorem, każdemu się dziwi, że motor, bo to wypadek czy coś. Nie, to jest coś pięknego. Jeżeli ktoś umie jeździć, ktoś uważa, to tego się nie da opisać, mówię słowami. Jestem tutaj po to, żeby promować i dawać swoim osobom żywe świadectwo. Nie ma się co bać, bo to jest naprawdę bardzo poprawia jakość naszego życia. Ja po przeszczepie zostałam członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Jestem w drużynie międzynarodowej. Tutaj chciałam akurat zapromować nasze stowarzyszenie. Jesteśmy drużyną, która wyjeżdża na mistrzostwa światowe i europejskie. Zdobywałam złote, srebrne oraz brązowe medale. W tamtym roku wróciliśmy z Australii, gdzie w chodzie na 3000 metrów zdobyłam brązowy medal. Także sport nie przeszkadza w tym, żeby uczestniczyć w życiu po przeszczepie.